Pani dyrektor, styczeń, początek roku to tradycyjnie czas, kiedy mówimy o tym, co przed nami, co w tym roku, jakie najważniejsze sprawy, jakie wyzwania przed ARMIR-em. Jak co roku, w tym okresie, początek roku dla nas to weryfikacja płatności obszarowych, tak zwane płatności końcowe. Od 2017 roku ostatnio prześledziłam wyniki i w podobnym okresie mieliśmy zweryfikowane i zakończone decyzją jakby końcową 50% wniosków. W tej chwili jest to 97%. Także jeszcze oprócz zweryfikowania tych wniosków przed nami wydanie decyzji, dokonanie płatności, ale patrząc do przodu, myślę, że w marcu zakończymy już obsługę całej kampanii obszarowej. Jak co roku te same rzeczy. W tej chwili weryfikujemy wnioski dotyczące dofinansowania do prowadzenia działalności usług rolniczych. Mamy też sporo wniosków z modernizacji. Do końca kwietnia mamy zamiar je rozpatrzyć. No, jesteśmy na etapie wysyłania pism z prośbami o uzupełnienie informacji. Myślę, że rok będzie dobry. Optymistycznie patrzymy w przyszłość. Myślę, że już te zawirowania covidowe, które były udziałem wszystkich instytucji, u nas są mocno opanowane. Mamy wdrożony bardzo skuteczny system pracy zdalnej, także tutaj też nie widzimy jakichś większych zagrożeń. W tym roku jest sporo naborów związanych z inwestycjami. Będą to między innymi, w tej chwili jest na przykład duży nabór na przetwórstwo, które jest takim oczkiem w głowie w naszym kraju w polityce rolnej. Jest 4,5 miliarda przeznaczone środków na odbudowę polskiego przetwórstwa, także zachęcam wszystkich rolników, którzy chcieliby przetwarzać swoje produkty, bo zawsze to jest lepiej mieć produkt przetworzony do sprzedaży niż produkt taki prosto, że tak powiem, z pola. No i zapraszam do korzystania ze wszystkich naborów. Znajdziecie Państwo informacje na naszej stronie i myślę, że w tym roku każdy, kto chce zainwestować, będzie mógł znaleźć coś dla siebie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pani dyrektor, pod koniec roku mówiliśmy o tym, że ARMIR stawia na dobre poinformowanie rolnika, na doinformowanie go. Proszę powiedzieć, jak to wygląda? W tamtym roku zrobiliśmy sporo spotkań online. Dzięki współpracy z instytucjami takimi jak Izba Rolnicza czy Związki Zawodowe, na przykład Solidarność Rolników Indywidualnych, informowaliśmy rolników o naszych ofertach. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli możliwość, większą możliwość spotykania się, że tak powiem, na żywo. Choć w tamtym roku też był czas, gdzie organizowaliśmy 4 takie konferencje tematyczne w byłych województwach, czyli tak jak kiedyś Dolny Śląsk był podzielony na województwa, to tak wybraliśmy obszary. W tym roku chcemy jak co roku kontynuować naszą politykę informacyjną poprzez oczywiście profil facebookowy, ale też będziemy starali się dotrzeć do tego klienta w miejscu jego zamieszkania. Będziemy organizować różne powiatowe imprezy. Będziemy jak co roku uczestniczyć także w organizowanych przez inne instytucje imprezach, a które są jakby zorganizowane w obszarze życia wiejskiego i naszej branży rolniczej. Mam nadzieję, że nasz przekaz i również tutaj Państwa udział będzie skuteczny. Staramy się naprawdę, żeby rolnicy byli lepiej poinformowani. To zawsze przynosi pozytywne skutki, bo starając się o dofinansowania, często spotykamy się, jak rolnicy starają się o dofinansowania, często spotykamy się z sytuacją, w której rolnik tak naprawdę
nie jest uprawniony do tego dofinansowania, ponieważ nie spełnia wymogów programu. I nie jest to zależne od agencji, że to jest nasze widzimisię, że odrzucamy taką płatność, tylko po prostu wynika to z przepisów, które dotyczą danego zadania. I tutaj ważna jest właśnie ta polityka informacyjna, nasza ścisła współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, który również ma niebagatelny udział właśnie we wspieraniu rolników w składaniu tych wniosków do nas. Pani dyrektor, a tak na koniec zapytam o koła gospodyń wiejskich, bo obie lubimy te gremia bardzo. W tej chwili jest zakończony okres składania sprawozdań przez koła gospodyń wiejskich. No, przyznam się, że do wielu kół zadzwoniliśmy. Pozwoliliśmy sobie przypomnieć, że mija czas, kiedy musimy rozliczyć się ze środków przyznanych w tamtym roku. Pewnie i w tym roku będzie pomoc krajowa. Podejrzewam, że rzędu podobnego, jeśli nie większego. Doświadczenie z już w sumie 3 lat ponad współpracy z kołami gospodyń wiejskich pokazuje, że te panie naprawdę to jest nowy segment gospodarki naszego kraju. Panie świetnie sobie radzą, a myślę, że ustawa, która daje wiele takich korzyści w postaci ułatwień i fiskalnych i prowadzenia tej księgowości, no przyczynia się do tego, że panie się nie boją i po prostu są to takie małe przedszkola biznesu dla pań, bo tam w tym kole gospodyń można się nauczyć naprawdę takich podstaw życia biznesowego, a jest to przy okazji świetna zabawa i panie się doskonale integrują. I kultywowanie tradycji, chociażby kulinarnych tradycji, prawda? Stoły wielkanocne, bożonarodzeniowe. Tak, no w tej chwili niestety nie było takiego rozmachu w tych imprezach ze względu na zagrożenia, ale mieliśmy inne jakby możliwości prezentacji dorobku tych kół. U nas na przykład był zorganizowany konkurs na aniołka bożonarodzeniowego, no przepiękne prace. Na naszym profilu facebookowym są sfotografowane wszystkie te prace. Przyznam się, że nie spodziewam się takiego poziomu jakby jak precyzji wykonania chociażby tych prac, bo one to takie małe dzieła sztuki. Nie wiem, jak ktoś ręcznie potrafi coś tak drobnego zrobić. No widocznie nie mam takich aż zdolności, jak te no, po prostu pomysłowość. Piórka, kłosy, no najróżniejsze rzeczy użyte, pięknie skomponowane w cudowne aniołki. Duch w narodzie nie ginie i niech tak zostanie. Racja.